Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście w Amnezję, a Machine for Pigs. I sobie pójdziemy teraz, już wiem gdzie, tak mniej więcej. I no, trochę mi tu laguje jak zwykle, hehe. Dobra, szukamy najpierw, wiecie czego? Kibla. Okej, mamy. Okej, mamy. I właśnie. I zagadka się rozwiązała. Ja tu kilka razy byłem, w ogóle na tego pana wam nie zauważyłem tego. Znaczy, obraz widziałem, co nie, ale po co go otwierać, jak tam nic nie ma może. Co nie. I jednak tutaj trzeba. O, i jest. Jest jakiś zawór otwarty. Albo nie, nie będę zamykał. Będę wiedział, że ja tu byłem już. Tak sobie zrobimy. Tu jakieś wanienki są. O! Ej no. Tutaj też nie byłem. Czy to się otworzyło dopiero? What? To się otworzyło? Chyba tak. Zaraz zobaczymy, co tu w ogóle jest ciekawego, bo ja tu za bardzo nic nie widzę. Mówiąc szczerze. Ale nie, ja tu... Aha! Widzicie? Widzicie? Widzicie, jakie fajnie zrobiłem? Widzicie? Ale fajnie. Okej. I co teraz? I co teraz mam zrobić? Co to w ogóle jest? Oto jakieś dziwne. Tu znowu kolejne drzwi. Dobra, znalazłem jednak to. I teraz trzeba chyba iść... Wiem, dobrze, wiem już, wiem. Tędy. Już wiem, tak mniej więcej, gdzie trzeba iść. O, kurde, coś już się porobiło. Wow. Ale tu byłem? Nie, nie byłem tutaj. Moje ręce krwawią. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them goodnight with lips that have issued such instruction? No dobrze, tylko tyle się dowiedzieliśmy. O, kolejna głowa widzę. Kurde, tych głów to powiem wam, tutaj będzie chyba masakra jeszcze. Na pewno. Powiem wam, że jeszcze bym sobie zagrał z chęcią. I to bardzo z chęcią. Jak wiecie, taka gra jest jeszcze taka Until Dawn. Człowiek, ludzie, moi drodzy, ludzie, to jest kurde po prostu mega gra. To jest w ogóle kurde, nowa gra jest, nie znam tego roku, ale powiem, że ona wymiata po prostu. Ona wymiata po prostu. Bardzo fajna gierka. Ten grał w nią, Royo, ten Sarge grał, każdy w nią grał, powiem wam szczerze. Ale ja nie grałem jeszcze, wiecie, ale trzeba kupić, no, PS4 niestety. No niestety. O, tam też są otwarte drzwi. O, i tego to w ogóle nie było. Czekajcie, otwarte drzwi? Nie, otwarte, jednak otwarte są. Poczekajcie, my powinniśmy iść teraz tędy. Okej. Mam nadzieję, że będą otwarte tamte drzwi. Tutaj nie tutaj. Tutaj, tak jest, tutaj. Nie są, ej, what the fuck, dlaczego? Ej, no. Myślałem, że te drzwi otwarte będą, to jednak lipa. Ej, no bez lipy trochę, no ludzie, bez przesady. No tutaj już byłem. No dobra. Tutaj już byłem, dobra, okej, fajnie. Dobra, tutaj wszystko zrobiłem. Tam chyba coś trzeba jeszcze zebrać. Zaraz zobaczymy, spokojnie, to tylko gra jest. Jak coś będzie będzie dużo odcinków pewnie z tej gry, wiecie? No pewno, ale to zaraz, spokojnie, zaraz tu znajdziemy. Tutaj też nic niby nie ma. Poczekajcie, tutaj było to, albo tutaj może otwarte są, ale nie, tam wątpię. Tu zamknięte są, wątpisz, by to było otwarte. Zobaczymy tutaj, to było w... Tutaj, tak? Tak jest, dobra.
Tutaj. Tutaj chyba trzeba coś zebrać, mi się wydaje, albo... Zaraz zobaczymy. Tu coś trzeba jakieś znaleźć, te... Ale nie, tu nic nie ma w ogóle do znalezienia. Ej, no what the fuck. Ej, no bez jaj. Trochę to powiem wam, głupie jest o to. Mówiąc szczerze. Może tu coś trzeba zrobić. Ale nie, tu nic też, też nic nie ma przecież, co nie. Też trochę głupie, powiem wam, to jest. No dobra, tu zamknąłem, no fajnie. Kurde, powiem wam, że to jest trochę głupie o to. To co teraz się dzieje tutaj. Serio, głupie to jest. Trochę to jest, powiem wam, głupie. I to bardzo głupie. Poczekajcie, po kolei. Tu nic nie ma. Nic nie ma, no to też lipa. Tutaj jest, też nic nie ma. Dobra. Pierdzielę krzesło. Aha, to takie szuflady są tylko. Tu tylko jest butelka. Tutaj jest coś. O jest, coś tu mamy jakieś. Aha, wierszyk, dobra, to wiem już, dobra. Stara Sally w moim domku dla lalek. Przychodzi nocą węszyć pod twój dom, pięknym fartuszku aż po same stópki. Loczki ma piękne, a u oczka niebieskie. Niczym wystająca z ziemi ręka w zimowy, śnieżny dzień. Niczym ręka w zimowy, śnieżny dzień. Przez okno uchylona jabłka błagać będzie, twarz w mroku skrywa, lecz oczy ogniem lśnią. A gdy skusi cię jej pierś powabna, złapie cię, porwie i zje twe serce, porwie i zje. O kurne. Trochę straszny jest ten, powiem wam szczerze. Ten list, znaczy ten wiersz, sorry, wiersz, co nie? Trochę się pogubiłem. Hej, teraz, pytanie takie jest, gdzie mamy iść? No to jest pytanie. Chyba wiem, ale zaraz zastanowimy się. Zaraz się zastanowię jeszcze. Czego tu jest zamknięte? Poczekajcie. Chyba wiem, gdzie trzeba iść, tylko zaraz, chwila, bo ja tu nie ogarniam w ogóle. Można się pomylić szybko, wiecie, tutaj. Ale dobra, zaraz ogarniemy sobie. Chyba tutaj trzeba iść. Tak jest. O, widzicie, jednak sobie ogarnąłem. O. Jednak, widzicie? Te drzwi prowadzą do czegoś, ale nie wiadomo do czego. Tak to jest. Jak ludzie się gubią. I tak jak same, tak jak w grach. Tak, moi drodzy. Tak, tak. Okej. Wow, jakaś komórka w piru. Co tam się dzieje? Ale tu powiem wam, że do tej pory stworku żadnych nie ma. To jest trochę, kurde, powiem wam, podejrzana gra. Serio, tu w ogóle nawet stworków nie ma żadnych. Może z drugiej strony to dobrze, że nie ma. Chociaż się nie przestraszę, co nie. A my przecież tutaj byliśmy już. Serio? Mogę inaczej pójść. Ale beka. No po prostu... Aha. To się otworzyło, no dobra, spoko, fajnie. Okej, jakaś notatka. Mój dziennik oczywiście. Intrygujące odkrycie. Stygnący i kurczący się metal trzeszczy. Zapewne to ta dziwna maszyna, o której powiadał mi mój nowy przyjaciel. Jeżeli dzieci znalazły, to istnieje. Czas zejść na dół. I tu coś może być za chwilę. Ale na razie... Nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo, moi drodzy. Co tu się stanie. To sobie jeszcze sprawdzam na czas. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście po przerwie.
Witam was znowu po przerwie. I ostatnio tutaj właśnie skończyliśmy. Wow, coś mi tu laguje trochę, ale okej. Mniejsza o to. Dobra, chyba myśmy tutaj skończyli ostatnio, jeszcze przed przerwą pewnie. Ale powiem wam, że trudno powiedzieć, bo zapomniałem. A, w tą stronę się otwiera. O kurde, i znowu dwór? Trochę niefajnie, powiem wam szczerze. Niefajnie. Niefajnie, niefajnie. Co to taki... Co, samochód? Co to jest? Dobra, kurde, spokojnie, gro. Zamknięte, tak? Dobra. Jedne drzwi są zamknięte, okej. Okay. Tylko jak my... Jak tam trzeba wejść przede wszystkim? Tu widzę jakiś samochód, kurde. Co to jest? Samochód to jest? What the fuck? Jakiś dziwny samochód, powiem wam szczerze. Mówiąc szczerze. Tutaj nic nie ma. No nie, ja się boję, ja tam nie idę. Poczekajcie chwilę, ja sobie tu trochę poeksploruję, co nie? Okej. Tu mam jakieś drzwi jeszcze. Zamknięte? Nie fajnie, kurde. Zaraz tam sprawdzimy jeszcze na dół, dobrze? Spokojnie, spokojnie, wszystko zrobimy. Chcę trochę, jak wspomniałem, poeksplorować, wiecie, eksploracja, hehe. Okej, co tu jeszcze? Chyba już wszystko tutaj posprawdzałem, tak nie więcej. Dobra, chyba tu nic nie ma za bardzo, ale nie widzę. Znaleźliśmy jajo. Jakie jajo? What the fuck? Jakie znowu jajo? What the fuck? Osaka man! Co z tym jajem chodzi? What the fuck? Chyba jajo ścierwiada z godzika, tak mi się wydaje. Pierwsza myśl, co nie? Ze ścierwojada, dobre. Wow, wow, wow! Powiem wam... Fajnie! A właśnie, moi drodzy, oglądałem jeszcze przed tym, wiecie, zaczęciem, co nie, wiecie, odcinka, znaczy, wiecie, przerwa była odcinka, co nie, przed odcinkiem, co nie, znaczy, no, przed odcinkiem była przerwa, znaczy, sorry, ja to nagrywam oczywiście kolejnego dnia, jak coś, i też tak właśnie jeszcze oglądałem, co nie, Uncharted u Sarge'a, co nie, i przypomniało mi się, co nie, jadę przez most tym takim samochodem, wiecie. Ja tam nie oglądam, co nie, każdego odcinka, co nie, ja tam... Wiecie, ja sobie tylko chcę grę, co nie, ogarnąć, jak ona w ogóle wygląda. Okej, gdzie my w ogóle jesteśmy, tak przede wszystkim? O kurde. Jeszcze wrócę do tego... do Sarge'a. I właśnie, jak jechał, co nie, to mu się też rozwalił most, co nie, i musiał go... jak to można powiedzieć, zburzyć go, co nie, wyciągarko, co nie, tam była przy tym... przy samochodzie, co nie? Bo on takim jeepem jeździ, co nie? Ale powiem wam, że gierka jest po prostu mega. Bym sobie zagrał z chęcią, ale wiecie, nie posiada się... No, ja nie posiadam, wiecie, konsoli PS4, niestety. Nie nagram. Ale powiem wam, że... O, fajna gierka. Polecam. Jak ktoś ma oczywiście PS4. Najbardziej mi się spodobało właśnie... Nie wiem, czy ja wam mówiłem, chyba nie. Wiem, że to jest horror, ale tam trochę się... Trochę wam, wiecie, powiem. Najbardziej mi się podobało, wiecie, takie relacje, co nie, zdaję wam. Tak można powiedzieć, co nie. Najlepiej mi się podobało z tej gry, najlepsze, co nie, to było, że w więzieniu, co nie, tam... On chyba się nazywał, ten grubas taki, co nie. Tam była akcja właśnie, że... pobili się w więzieniu, co nie, tam jacyś... Tych trzech, wiecie, Rafe? Rafe? Nie wiem, jak to się czyta. Rafe chyba, Nate i Sam, co nie? Właśnie. I tam właśnie się pobili i przyszedł ten grubas i ich rozdzielił, ale później tak było, że on ich przyprowadził do swojego, tak jakby można powiedzieć, pokoju, co nie? I... Tam coś takiego było 25%. Nie wiem, o co tu chodziło, bo wiecie, ja nie oglądam, jak powiedziałem, nie oglądałem tych wszystkich odcinków, co nie?
u Sarge'a. W ogóle nie oglądałem. Znaczy to było, sorry, nie u Sarge'a, tylko u Seta, sorry, to oglądałem, znaczy. Znaczy ten moment, co nie u Seta oglądałem, sorry. Źle powiedziałem, u Sarge'a właśnie. Znaczy, teraz przed przerwą jeszcze u Sarge'a obejrzałem, co nie tam troszeczkę, wiecie. Co tam ciekawego jest, co nie dam dalej w grze. A to było u Seta właśnie. Bodajże drugi odcinek, jak ktoś oczywiście chce obejrzeć. Mr. Seto Kami, jak ktoś chce oczywiście kanał, to mówię nazwę. Znaczy, wiecie, jak ja prześlę te odcinki, to będzie... No, może skończy, ale wątpię. I tam właśnie pobili się, co nie, i tam ich... jeszcze, kurde, wracam do tego samego, co nie. Będę gadał cały czas o tym samym, co nie. I coś takiego było, że... No, ich wprowadził do tego pokoju swojego. Coś tam się nie zgodzili, wiecie, tych trzech, bo można powiedzieć, że to główni bohaterzy, co nie? I tam właśnie się nie zgodzili za bardzo. What? Gdzie jest ten telefon cholerny? Tutaj jest telefon, dobra, mam. The shaking ground you feel is our attempts to clear the flood waters. Treachery, Mandus. We were undone. Aha. Your children are trapped by this act. You must find them before it is too late. What do you need me to do? How can I find them? Always deeper, Mandus. Through the piston room and into the tunnels. Then find the bilge and flush the rotten water. I will help you where I can. But you must be swift, my little friend. No dobra, okej, okay, fajnie. Dobra, jeszcze nie skończyłem, co nie, o tym Uncharted. Co ja skończyłem? A, co nie, pobili się. I była taka akcja, że chyba rave. Nie chcę teraz się pomylić, bo ja to oglądam już chyba... mówiąc szczerze, wczoraj, co nie, to był... 13 maja, co nie, piątek. Piątek 13. Wiecie, nagrywam teraz 14, oczywiście te odcinki później się pojawią, co nie, tam za kilka dni. I coś takiego było, że... Co nie, dźgnął go z tym nożem, co nie. I... Znaczy to było, a... Inaczej, no, dźgnął go tym nożem, ale... ten na V, co nie, mniejsze o to, ten grubas, tak będę go nazywał, znaczy tak go nazwę, co nie. I coś takiego było, że on wystrzelił w górę, wiecie, pistoletem i strażnicy przyszli, znaczy przybiegli, co nie, i tam do tego Vernona, co nie, rozwalili drzwi, znaczy rozwalili, ale ich nie, no nie dorwali, wiecie, tych trzech bohaterów głównych. Co to jest? Ła! Bum! Wybuchnie. I cóż, i właśnie coś takiego było, że oni uciekli oknem. Fajnie to wyglądało, powiem wam, że... Wow, 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 wow. Powiem wam, że twórcy tej gry bardzo się postarali. Szczerze powiem wam. W ogóle to jest, kurde, powiem wam, mega, mega gra, kurde. Ja bym sobie w nią z chęcią zagrał, ale wiecie... Tak jak wspomnę, jeszcze nie posiada się niestety konsoli. Ech, nieszczęście. Jestem nieszczęśliwy. Tak to bym sobie z chęcią zagrał wszystkie gierki, jakie sobie wiecie, na PS4. Znaczy... Metal Gear Solid, nie, to jest na PC-ta, ale... Powiem wam, że... Takie gry to mnie tak za bardzo nie ciągną, co nie... Wolę z takim polskim dubbingiem albo horrory, o! Tak jak wspomniałem jeszcze... Chyba przed przerwą, albo mogłem się pomylić, wiecie? Znaczy mogę się pomylić te, znaczy ja chyba wam już mówiłem to chyba w poprzednim odcinku albo przed przerwą jeszcze, co nie, żebym sobie zagrał w Until Dawn, serio bym sobie zagrał w tą gierkę, to jest też kurde miazga po prostu. Pamiętam, że Royo kurde to się kurde cieszył z tej gry, po what the fuck? What? Czego to się samo? What the fuck? Kurde! Lagi mam. Tak jak kurde w lolu. O, coś mamy. To jakiś generator. Fajnie. Jak ją... Aha, coś tu nie działa pewnie.
Aha. Coś tu jest nie tak. Coś nie halo. Tu mam jakieś drzwi. Co jest? What? I właśnie oni jeszcze nie skończyłem, co nie? I oni uciekli, co nie? Później. Właśnie tych trzech bohaterów, tak będę mówił, wiecie, Nate, Sam i Drake. Znaczy, fu, Drake, Boże, co ja mówię. Sam, Nate i Rafe, jak mu tam. Co nie, i oni uciekli, ale później jednego zabito, chyba Sama, Sam chyba, albo Rafe'a. Nie, nie powiem wam, bo powiem wam, że... Co jest, tego też się nie da? Da się. O kurde, jak tu trudno otworzyć to. Dobra. Okej, tu coś mamy już, co nie? O, tu coś mamy? O, a nie, to jest to. Ale tu w ogóle, powiem wam szczerze, nie widać tego wszystkiego. Znaczy, nie ma tych takich rzeczy, co nie tutaj. Nie da się? A. Aha, spoko. I co teraz? I co mam teraz robić z tym jeszcze? Ale powiem wam, że mi się ta akcja, powiem wam, bardzo mi się spodobała. Szczerze powiem wam, bardzo mi się ta akcja podoba w tej grze. Bardzo, fajna gierka, powiem wam. Polecam. Ale, co, znaczy polecam, ale nie grałem w nią, co nie, ale... Grafika mega, fajnie to wygląda, powiem wam też. Ale z drugiej strony też sobie nie pogram, bo trzeba mieć dobry monitor, co nie, jakbym chciał podłączyć, wiecie, do monitora. Wiecie, trzeba mieć głośniki, tam chyba HDMI właśnie dwa razy chyba, nie wiem. Powiem wam, że ja się za bardzo nad tym... Za bardzo się nie znam, wiecie, jaki to trzeba mieć monitor. Ale wiem, że trzeba mieć dobry monitor, bardzo. Bardzo dobry monitor trzeba mieć. Tutaj byłem już, co nie, to ja wyszedłem stąd teraz, ej no. Poczekajcie, bo tu trzeba jeszcze znaleźć drugą część, tak mi się wydaje. Ale mogłem się pomylić. Czy tutaj jest tak, zareglowane wszystko? No niestety, lipa. Tutaj też jest zareglowane pewnie. Jak ja to wiem, no na pewno. Haha. To trochę niefajnie, powiem wam szczerze. Tutaj mamy to, tak? Kurde, to jest głupie, w pieruny. Tu mam jakieś drzwi, tylko one blokują w pieruny. Czekajcie, może to trzeba... Tutaj były... Nie, tutaj chyba nie byłem. Ale zaraz, chwila, może tu coś jeszcze jest. Tutaj to to jest, dobra, fajnie. Okej. Okej. Tu coś może jeszcze jest, ale nie, nie ma nic, nie widzę tak za bardzo tego tutaj. Kurde, trochę niefajnie, powiem wam szczerze też. Okej, dobra. Spokojnie, zastanawiamy się na razie, co tu trzeba zrobić, wiecie. Ja gram też swoimi takimi jakby krokami, można powiedzieć, wiecie, po swojemu, co nie też, ale trzeba też zastanawiać się bardzo dobrze tutaj, w tej grze, bo tu też można się trochę, powiem wam, pogubić. Powiem wam, że tutaj nie lubię takiego... No i dobra, to mi niepotrzebne. Zamknięte? Really? O kurde, niefajnie. Nie fajnie. Trzeba się zastanowić teraz, kurde, totalnie. Trzeba się zastanowić bardzo mocno, co trzeba zrobić. Trzeba pomyśleć. Nie fajnie. Ale to też krótka gra jest Until Dawn, co nie, jeszcze tak wrócę do tej gierki. Ale też fajna. Dobra. Dobrze, nie gadajmy już o grach z PS4, dobrze? Czekajcie. Nie fajnie. Jak to zrobić? No nie wiem. Tutaj zrobiłem. A może to trzeba... Szczerze powiem, a może to trzeba, wiecie co?
Poczekajmy, poczekajcie, może to trzeba do góry wziąć to wszystko. Też tak można zrobić. Ale nie, nie da się też. Haha. Kurde, nie fajnie, powiem wam szczerze. Wypuść tego psa! Bo mnie wszczek, kurde, wkurza mnie. Spier! Nie będę już kończył, bo to kurde siostra, to nie. Wnerwiające dziecko, wpierone. Ja się do niej nie odzywam. Dobra, nieważne, co nie. Nie było tematu. Dobra, chwila. Zastanówmy się, jak to zrobić to tutaj. Kurde. Tam trzeba dostać się. Jak? Pytanie to. A czekajcie, ja wziąłem to do góry? Znaczy. No wziąłem, dobra, ale. Tu coś trzeba zrobić. Tu. Tu. Ej no, to trochę głupie jest, powiem wam. Powiem wam szczerze, że nie wiem, co zrobić teraz. Nie wiem. Szczerze powiem wam. Nie wiem. Lipa. Lipa będzie. A po... Tak się nie da. Tu coś trzeba zrobić, ale nie wiem co. Ha. Trochę głupie to jest, powiem wam szczerze też. Tam coś blokuje. Kurde. Nie fajnie. Bo nie wiem co zrobić. No to jest pytanie. Kurde, tam może coś trzeba zrobić, nie wiem. Kurde, tu ledwo powiem wam co widzę tutaj. Kurde, ledwo co. To jest takie głupie zrobione tutaj. Że hej. Tutaj też na pewno nie, tu nic nie trzeba robić. Bo tu jest wszystko na pewno już. Tutaj jest jakieś nie wiem, badziewie. Ale tutaj się nie da w ogóle. Powiem wam, że to jest trochę, powiem, porąbane. Szczerze powiem. Bo nie wiem jak to zrobić, bo tu zablokowane są drzwi. No nie fajnie. Kurde, nie wiem. Jeszcze raz pójdźmy tam, a może tu coś trzeba zrobić, ale nie, wątpię. Tutaj na pewno też nie. Tutaj też na pewno nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Nie fajnie. Co? Tu coś trzeba zrobić z tym, na pewno. Ale nie wiem. Trochę to głupie jest, powiem wam teraz. Bo nie wiem, co trzeba zrobić najpierw. Tam są te drzwi, co nie? A może to trzeba położyć, nie wiem. O, właśnie. O, jednak się udało. Tak myślałem, żeby to baterię wziąć, ale powiem wam. Tak, kurde, powiem wam szczerze, że bałem się tego wziąć, co nie, żeby się nic nie stało, ale jednak udało się. O, ale nie, tutaj się też. Zobaczymy te drzwi, czy się odblokowały. O. Ha. Bo nie wiadomo. Co nie? No znowu się nie odblokowały, ej no. A może trzeba do góry wziąć, właśnie. Ha. Zaraz zobaczymy, bo tu też może być coś takiego, co nie? O, coś takiego może. Zobaczymy teraz sobie, czy odblokowały się te drzwi, czy nie. No kurde, co jest? Co jest z tym czymś? No what the fuck? No bez jaj, no ludzie. A może co innego tu się otworzyło, właśnie. Też tak może być, co nie? Co innego może być, poczekajcie. Zaraz sobie sprawdzimy te kraty, o.
Tak mogłem jeszcze wpaść na to, może. Znaczy mogę wpaść na to, że trzeba te kraty otworzyć. I może te kraty są otwarte, ale nie jestem pewny, nie jestem pewny. O, no. Tak myślałem, że te kraty są otwarte, no. Co jest? What the fuck? Dziwne. Ale dobra, okej, okay, idźmy dalej sobie teraz. Owinięte. What the fuck? O jest drobny kość leżący. W sadzie? What the fuck? Trochę dziwne to. Co tu trzeba zrobić teraz? Oj. What? What the fuck? Jezu, jakie się dygłem. What the fuck? No kurde, tu się można wyglebić. Powiem, no. Jak to fajnie wygląda. O, się przestraszyłem, kurde, to jakaś jest piwnica, wiecie, piwa się trzymało pewnie tutaj. What? Się przestraszyłem. Kurde, to tu kaman. Tu coś mamy jeszcze. O. O, fajnie, udało się, wow. Co waliście? Tu coś otworzyłem? Czy to tamte drzwi może otworzyłem? Właśnie, to tamte drzwi mi się wydaje otworzyłem. A zaraz zobaczymy. Bo nie jestem pewny. Tu coś jest. A nie, to nie jest to. Dobra, to nie jest to. Dobra, tu powoli. Dobra, możemy biec, nie? Dobra, teraz pytanie jest takie. What the fuck? Co to jest? Jakieś kurde duchy? What? Dobra, sprawdźmy sobie tutaj. Może tu coś przeoczyłem. What the fuck? What the fuck? To się boję. Idziemy stąd. Znaczy może się nic nie stało, ale... Nie wiem. Tu coś mamy jeszcze. Kurde, jakieś pyły w piruny. Co to jest? Ludzie. Tutaj byłem? Tutaj nie byłem jeszcze. Aha, zamknięte. Dobra, tędy możemy przejść? Chyba można. Kolejne? What? Wow. What the fuck? Co jest? What the fuck? What the hell? What the fuck? Co to było? Ja cię kręcę. Mamy kolejną notatkę jakoś. 19 sierpień. Wow, 1899. Dobra, nie będę czytał tego za bardzo. Aha, fajnie. To były te drzwi, co nie? Tak jest. What? What the fuck? Ja się cykam. Dobra, dobra, pytanie jest takie, mam. Mam kolejno takie, coś tak jakby przełącznik, można powiedzieć. I to do tamtego trzeba, ta? Okej. Dobra, pójdziemy teraz, tylko żeby się tu... Czekajcie, postawimy tak. I zrobimy tak. O, dobra, mamy. Oj! Upuściłem, boję się. A, poczekajcie, trzeba tu upuścić. I wyjąć to. Nie trafiłem, poczekajcie, chwila. Tam coś jest? Ojej, przepraszam. Mam nadzieję, że nie walnąłem w głowę nikomu. Yeah, fajnie. Dobra, to coś chyba dziennik był, to nie... O, tu jeszcze. Droga wolna. Wygląda na to, że przetwarzanie chemikaliów stanowi jedynie część większego kompleksu, ma jaki gorączka. Skażą mi... Drogę! Kurde, jak to dziwne jest, powiem, napisane, taka ścionka, co nie drugę przeczytałem, powiem. Oj wam.
Dobra, powiem wam, że mój dziennik jest dużo tego czegoś. Kurde, bekać mi się trochę pokoli, co nie. Dobra, what? Gdzie my jesteśmy? Chodź z nami, tato. Znamy drogę. Dobra, jak znacie, to dobrze, co nie? Ale dobra, co my tu mamy w ogóle? To jakieś kurde piwnice mamy. W ogóle to jest praktycznie wszystko piwnica, co nie? Ale dziwne miejsce w ogóle, powiem wam. O kurde, to jest dziwne, jakieś chemikalia w piruny. Kolejne chemikalia, serio? Co to jest? What the? What the fuck? Jakie to dziwne. Ale to porąbane. What the? Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now. There. It will be what fine. The fuck? Kto to porąbane. Dobra, ale to dziwne. Dobra, tu chyba trzeba dalej iść, nie na pewno. To jakieś mamy regulatory znowu. O Jezu, ile tego w ogóle miejsca jest. W ogóle ile tego tu tych przejść jest. Kurde. Od cholery, powiem wam szczerze. Na górę trzeba iść jeszcze? Porąbało was? Kurde, dziwne to jest. What the fuck, co to jest o to w ogóle? Kurde! What the fuck, przypomina mi się, wiecie co mi się tu przypomina? Mass Effect. Aha, zablokowane. Zablokowane jest. Aha, off. Haha. Tu coś trzeba zrobić? What? What? O co tu chodzi? What the fuck? Okej, dobra, okej. What the fuck? Co to jest? Jakie porąbane. What the fuck? Ej no, odczepcie się ode mnie. What? Okej, fajnie. What the fuck? Dobra, puśćcie mnie. Puśćcie mnie. No ludzie. Ej, bez przesady. Ej, puśćcie mnie. No ludzie. Ej no. No, dobra. Dziwne to. O, dobra, moi drodzy. No, dobrze. Ja sobie tu zamknę to. What? Zamknięte? Serio? Dobrze, moi drodzy. Tutaj sobie zakończymy odcineczek dzisiejszy i oczywiście się widzimy w kolejnym. Cześć!